Wojciech Tarnowski, szkoleniowiec piłkarzy Jeziora. Panie trenerze, za nami kolejny mecz Forbet czwartej ligi. Zwycięstwo 3-0 w Ornecie po dobrej grze. Co możemy powiedzieć o dzisiejszym spotkaniu? No, trzeba przyznać, że dzisiaj, jak to powiedzieliśmy sobie po meczu, dało się to oglądać i momentami fajnie to wyglądało. W dużych fragmentach no, praktycznie nie schodziliśmy z połowy drużyny gospodarzy. Dobrze graliśmy piłką, zmienialiśmy ciężar gry z jednej strony na drugą. Stwarzaliśmy sobie sporo sytuacji poprzez dośrodkowania, poprzez piłki prostopadłe. Na pewno też w naszej takiej swobodniejszej grze pozwoliła ta szybko strzelona, bo już w 7 minucie bramka na 1-0 po fajnej akcji tutaj całego bloku ofensywnego i świetnym zagraniu Radka Galasa. Cieszymy się, że tutaj Tomek się dzisiaj w końcu w którymś meczu odblokował, bo dotychczas miał sporo sytuacji, ale nie mógł w jakiś sposób znaleźć drogi do bramki. Liczymy na niego, liczymy, że nam pomoże i tym dzisiejszym meczem mamy nadzieję, że się otworzy i będzie punktował, jeżeli chodzi o statystyki dla naszego zespołu. Myślę, że druga połowa na początku w jej części trochę nerwowo, ale później przez ostatnie pół godziny to tutaj, jak widać było, nasza tutaj przewaga i dominacja nie podlegała dyskusji. Powinniśmy ten mecz wygrać dużo wyżej, bo mieliśmy sporo sytuacji do tego, żeby jeszcze kilka goli ustrzelić, ale cieszymy się z tego, co mamy. Przed nami mecz z Olimpią Elbląg, rezerwami zespołu, który gra w drugiej lidze. Przypuszczalnie wiadomo może być też skład z pierwszego zespołu. Czy mamy przygotowany jakiś scenariusz już w tym momencie na to spotkanie? Ja scenariusze zaczynam pisać od następnego tygodnia, także na spokojnie obejrzę sobie mecze Olimpii Elbląg. Będzie na to sporo czasu, bo mamy pełen mikrocykl. Ja się koncentrowałem przez te trzy ostatnie dni na tym, co dzisiaj chłopcy mieli zaprezentować, natomiast na przygotowanie się do meczu z rezerwami Olimpii Elbląg będzie jeszcze sporo czasu. Na pewno będziemy do tego meczu solidnie przygotowani. Czyli dzisiaj świętujemy? No na pewno.